Też bardzo pragnę podziękować wszystkim, którzy nieustannie zapewniają nas o modlitwie, piszą do nas e-maile, listy, czy też różne komentarze. Dziękujemy Wam z całego serca za to, że jesteście z nami. Zapraszamy Was do tego miejsca, do Ośrodka Nowej Ewangelizacji, na mszę świętą, na modlitwę, na spotkania, na spowiedź. To jest katolickie miejsce, jesteśmy katolicką wspólnotą i nie pozwólmy się zmanipulować, oszukać. Podziwiam tych wszystkich, którzy w różnych miejscach, będąc z nami, wspierając nas, doświadczają dużo przykrości, prześladowań i szantażów, że jak tutaj przyjadą, to prawie, że będą wykluczeni z różnych wspólnot, albo nie będą mogli posługiwać w parafiach. To jest niedopuszczalne, że tak się traktuje ludzi głęboko wierzących, katolików, że jest prześladowanie wewnątrz kościelne, tak naprawdę bez powodu. Jedynym powodem jest zawiść, zazdrość, nienawiść i wypełnianie poleceń braci z loży masońskiej, którzy chcą niszczyć kolejne dzieło Boże w Kościele pod płaszczykiem dobra i troski o Kościół. Więc nie dajmy się oszukać, a tych, którzy prześladują członków naszej wspólnoty czy sympatyków, pielgrzymujących do tego miejsca, będących w jedności z nami, proszę, aby się opamiętali i wyspowiadali z tych ciężkich grzechów oczerniania, szkalowania, obrażania ludzi. To jest niedopuszczalne, żeby właśnie niektórzy sobie roszczą prawo do tego, że mogą nas tak traktować. Więc wzywam te osoby do opamiętania, do zaprzestania złośliwych komentarzy, do tego, żeby nie obgadywać nas, nie oczerniać i z tego się wyspowiadać. Bo to jest wielkie zło, które się czyni Kościołowi, kiedy tyle złych słów, także niestety ze strony różnych, również kapłanów, płynie nawet na ambonach, na ogłoszeniach. To jest naprawdę aż nie do pomyślenia, że kapłani, którzy często nas nie znają, nie wiedzą o nas nic, albo ci nawet tym bardziej, którzy nas znają, tak się w skandaliczny sposób zachowują. Modlimy się za nich, błogosławimy, przebaczamy, ale będziemy bronić się zawsze prawdą, słowem prawdy, modlitwą, bo trzeba to dobro, to dzieło, które Pan powierzył w Kościele, w sercu Kościoła nam bronić. A ci, którzy to czynią, którzy atakują, prześladują, niestety wychodzi, co w ich sercach jest, bo jeżeli to są, jak się uważają, za ludzi wierzących, modlitwy, tak się nie zachowują ludzie wierzący. Tak się nie zachowują ci, którzy czczą Maryję także, bo też słyszę, że niektóre osoby, nawet jadąc do Medjugorje, nas, nawet kapłani niektórzy oczerniają, zniesławiają. To jest jakaś pomyłka. Jak można jechać do Medjugorje, do Matki Bożej i oczerniać wspólnotę, oczerniać to dzieło kapłanów, którzy tutaj posługują. Na pewno Maryi to się nie podoba. Maryi sprawia to ból i sprawia to ból wielu, którzy słyszą takie złe, kąśliwe, zjadliwe słowa potępienia i to często ze strony kapłanów. Tak na pewno Maryja, tego na pewno Maryja nie chce, żeby kapłani, którzy uważają się za jej kapłanów, tak się zachowywali. Więc takie słowa też, napomnienie dla tych, którzy tak się zachowują, ale jeszcze raz szczególnie dziękujemy w imieniu wspólnoty, nie tylko swoim, za piękne świadectwo wielu, wielu serc, wielu ludzi, że nas pozdrawiają też z zagranicy i mówią, że tak trzymać, żebyśmy się nie dali, nie poddawali temu złu, bo oni wiedzą na Zachodzie, jak to wygląda. Jak tam nie ma kapłanów, jak nie ma miejsc modlitwy, jak tam właściwie już prawie, że w wielu miejscach na Zachodzie Kościoła katolickiego nie ma. Są tylko jakieś resztki, szczątki. Więc nie poddawajmy się odwagi. To cierpienie nasze wyda piękny owoc kiedyś. Teraz się wydaje, że przegraliśmy albo przegrywamy, ale to o strony duchowej, moralnej jest nasze zwycięstwo. A ci, którzy triumfują, wydaje im się, że zwyciężyli, pokonali nas, tak naprawdę przegrali. Bo jeżeli walczą z dobrem, walczą z Bogiem, no to przecież to jest przegrana.
Przyjmijmy więc błogosławieństwo, abyśmy napełnieni łaską Pana mężnie przyznawali się do Jezusa i Maryi, do tego, że jesteśmy w sercu Kościoła, także jako również członkowie wspólnoty i nie tylko, bo wszyscy nasi bracia, siostry, którzy tworzą rodzinę miłości i miłosierdzia Jezusa, są też w naszych sercach. Pamiętamy o nich, pamiętamy o was w modlitwach. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.